Karl Litter z Uniwersytetu z Frankfurtu pisze antytezę, która stanie się podstawą dla niczenizmu Friedricha Wilhelma Nietzschego. Z tego niczeanizmu powstanie faszyzm i nazizm i będzie wykorzystywany do wywołania I i II wojny światowej. Marx, Litter i Nietzsche są finansowani i instruowani przez Rothschildów. Idea z tym planem jest taka, że ci, którzy kierują całym spiskiem, mogą wykorzystywać różnice do tzw. ideologii, by umożliwić im dzielić coraz większe frakcje ludzkiej masy na przeciwne obozy, żeby ich zbroić, a potem prać im mózgi, by walczyli ze sobą i wzajemnie się wyniszczali, a szczególnie niszczyli wszystkie instytucje polityczne i religijne. Mniej więcej taki sam plan przedstawił Weishaupt w 1776 roku. Ciekawe jest to, że marksizm, komunizm i jego pochodna socjalizm, widziane w praktyce 7 lat później, są niczym innym jak państwowym kapitalizmem i władzą uprzywilejowanej mniejszości, sprawującej despotyczną i całkowitą kontrolę nad większością, której nie pozostawiono praktycznie żadnej własności czy podstawowych praw. To tłumaczy, dlaczego Rothschildów tak bardzo interesowało finansowanie tych ideologii, które później rozwiną się w demokrację, system dwupartyjnego państwa z obu partiami kontrolowanymi przez tę samą siłę. I choć mogą istnieć sprzeczki i nieistotne sprawy, by sprawić wrażenie, iż są wobec siebie przeciwne, one faktycznie wyznają tą samą podstawową ideologię i dlatego mieszkańcy krajów demokratycznych wkrótce dowiadują się, że nie jest ważne, na kogo głosują, bo i tak nigdy nic się nie zmienia. Umiera Ewa Hanu, żona Amschela Mayera Rothschilda. W 1849 roku umiera Jutli, żona Mayera Amschela Rothschilda. Przed śmiercią oświadczyła nonszalancko: gdyby moi synowie nie chcieli wojen, nie byłoby ich. 1850 rok. W tym dziesięcioleciu rozpoczyna się budowa posiadłości w Anglii i we Francji. Na całym świecie powstanie więcej posiadłości Rothschildów, wypełnionych bezcennymi dziełami sztuki. We Francji mówi się, że Jacobs James Rothschild jest wart 600 milionów franków, co stanowi 150 milionów franków więcej niż wartość wszystkich pozostałych bankierów we Francji. W 1852 roku przyszły brytyjski premier William Gladstone tak wypowiada się o Banku Anglii i londyńskim City, kiedy w tym roku zostaje kanclerzem skarbu. Od kiedy objąłem urząd kanclerza skarbu, zacząłem odkrywać, że państwo zajmowało wobec banku i City zasadniczo fałszywe stanowisko w kwestii finansów. Sam rząd miał nie być władzą niezależną, ale miał zachować najwyższą i niekwestionowaną władzę nad pieniądzem. 1853 rok. David Sayson, handlarz narkotykami Rothschildów w Chinach, zostaje naturalizowanym obywatelem brytyjskim. Sam zachowuje sposób ubierania się i zachowania bagdadzkich Żydów, ale swoim synom pozwala na przyjmowanie angielskich manier. Jego syn Abdullah zmienia imię na Albert, z ojcem przeprowadza się do Anglii i ma syna Edwalda Alberta, który wrzeni się w rodzinę Rothschildów. Z szacunku dla żydowskiego pochodzenia David Sayson buduje synagogi w Indiach, jedną na terenie Ford, drugą w Bikula. Nathaniel de Rothschild, syn Nathana Mayera Rothschilda i zięcia Jacoba Jamesa Mayera Rothschilda, nabywa Chateau Bernet-Mouton, winnicę Bordeaux w Mouton i nazywa ją Chateau Mouton Rothschild. W 1854 roku umiera Caroline Stern, żona Salomona Mayera Rothschilda. W 1855 roku, 10 marca, umiera Kalman Karl Mayer Rothschild. 28 lipca umiera Salomon Mayer Rothschild. 6 grudnia umiera Amschel Mayer Rothschild. W 1856 roku, 6 maja, rodzi się aszkenazyjski Żyd, psychoanalityk Sigmund Freud. Później będzie atakował zachodnią moralność, krytykował to, co uważa za neurotyczny nacisk na płeć człowieka Zachodu, który według niego powinny zostać żydowskie wartości swobody seksualnej. Co ciekawe, promował ideę kazirodztwa i pedofilii jako normalne. Coś, na co zezwala również Najświętsza Księga Żydów Talmud. W 1858 roku w końcu Lionel de Rothschild zajmuje swoje miejsce w parlamencie, kiedy wymóg przysięgi na prawdziwą wiarę chrześcijańską zostaje poszerzony, by włączyć inne przysięgi. Staje się pierwszym otwarcie żydowskim członkiem brytyjskiego parlamentu. 12 lipca Lord Harrington przemawia Izbie Lordów, wyrażając sprzeciw wobec wpuszczania żydowskich imigrantów do Anglii, w którym stwierdza, co następuje. Oni są wspaniałymi pożyczkodawcami i kontrahentami kredytowania świata. Rezultat jest taki, że narody świata jęczą pod ciężkimi systemami podatków i krajowego długu. Oni zawsze byli największymi wrogami wolności. W 1859 roku umiera Jeanette Rothschild. W
1860 roku na południu Ameryki od czasów amerykańskiej niepodległości rozwijały się bliskie relacje biznesowe między arystokracją uprawiającą bawełnę i producentami bawełny w Anglii. Bawełnę dostarczano z Ameryki do Francji i Brytanii należącymi do Rothschildów statkami. Rothschildowie postanowili, że to była pięta Achillesa Ameryki i mogli skorzystać, by ponownie zorganizować się w Ameryce po zniszczeniu ich banku centralnego przez prezydenta Andrew Jacksona w 1836 roku. Rothschildowie długo do tego się przygotowywali i w tym roku w południowych Stanach Ameryki była ogromna liczba agentów Rothschilda. Oni ostrożnie manipulowali społeczeństwem poprzez spiskowanie z lokalnymi politykami, których mieli w kieszeniach, i głoszenie propagandy wśród ludzi. W rezultacie 29 grudnia 1860 roku nastąpiła secesja Karoliny Południowej. Po kilku następnych tygodniach kolejnych 6 stanów dołączyło do spisku przeciwko Unii i utworzyli konfederacyjne Stany Ameryki z Jeffersonem Davisem jako prezydentem. W celu sprowokowania północy, ci agenci Rothschilda i ich wybrani z mózgów zwolennicy napadają na wojsko, przejmują forty, arsenały, mennice i inne miejsca należące do Unii. Nawet członkowie gabinetu prezydenta Buchana spiskują w celu zniszczenia Unii, szkodząc kredytowi publicznemu i działając na rzecz zbankrutowania kraju. Buchanan twierdzi, że ubolewa nad secesją, ale nie podejmie żadnych kroków, by ją zahamować. Nawet kiedy statek Stanów Zjednoczonych zostaje ostrzelany przez baterie nabrzeżne z południowej Karoliny. W 1861 roku, miesiąc po inauguracji prezydenta Abrahama Lincolna, rozpoczyna się amerykańska wojna domowa w Fort Sumter w południowej Karolinie po wyjściu tego stanu z Unii. Zawsze cytowano niewolnictwo jako powód wojny domowej, ale to nie jest prawdą. Jak stwierdził sam prezydent Lincoln, nie mam żadnego celu w bezpośredniej czy pośredniej ingerencji w instytucję niewolnictwa, w stanie, gdzie ona teraz istnieje. Uważam, że nie ma żadnego prawa, by to robić i nie mam ku temu żadnych inklinacji. Moim najważniejszym celem jest ratowanie Unii. I to nie jest ani po to, by ratować, ani niszczyć niewolnictwo. Gdybym mógł uratować Unię, nie uwalniając żadnego niewolnika, zrobiłbym to. Prawdziwym powodem tej wojny jest to, że Stany Południowe były w strasznej sytuacji gospodarczej z powodu działań północnych Stanów. Północni przemysłowcy wykorzystali opłaty stanowe, by uniemożliwić południowym Stanom kupowanie tańszych towarów z Europy. W następstwie Europa zemściła się, przestając importować bawełnę z południa. W ten sposób południe zmuszono do płacenia więcej za towary, kiedy zredukowano ich dochody. To wtedy lichwiarze zobaczyli okazję do podzielenia się i podbicia Ameryki, pograżając ją w wojnie domowej. To potwierdził Otto von Bismarck, kiedy był kanclerzem Niemiec, który w 1876 roku powiedział o podziale Stanów Zjednoczonych na federację, o tej samej sile na długo przed wojną domową zdecydowały potęgi finansowe Europy. Ci bankierzy obawiali się, że Stany Zjednoczone, gdyby zostały jako jeden blok i jako jedno państwo, zdobyłyby niezależność gospodarczą i finansową, która zaszkodzi ich dominacji finansowej świata. Głos Rothschildów przeważał. Oni przewidzieli ogromne łupy, gdyby mogli zastąpić dwie słabe demokracje zadłużone u finansistów na energiczną republikę, pewną i samowystarczalną. Dlatego chcieli, by ich emisariusze wykorzystywali kwestię niewolnictwa, a przez to wykopali przepaść między obu częściami republiki. Faktycznie po kilku miesiącach od pierwszych strzałów w południowej Karolinie Rothschildowie pożyczyli Napoleonowi III z Francji 220 milionów franków, by przejąć Meksyk, a później rozmieścić wojska wzdłuż południowej granicy Stanów Zjednoczonych, korzystając z amerykańskiej wojny domowej, by przywrócić kolonialną władzę w Meksyku. To było pogwałceniem doktryny Monroe, wydanej przez prezydenta Jamesa Monroe w jego 7. rocznym orędziu o stanie państwa wygłoszonym w kongresie w 1823 roku. Ta doktryna ogłosiła opinię Stanów Zjednoczonych, że potęgi europejskie nie powinny już kolonizować Ameryk czy ingerować w sprawy suwerennych krajów na obszarze Ameryk, takich jak Stany Zjednoczone, Meksyk i inne. W zamian Stany Zjednoczone planowały pozostać neutralne w wojnach między potęgami europejskimi i wojnach między potęgą europejską i jej koloniami. Ale gdyby miały mieć miejsce wojny drugiego typu w Amerykach, takie działania Stany Zjednoczone uważałyby za wrogie wobec nich. Choć Francuzi naruszyli doktrynę Monroe w Meksyku, Brytyjczycy robili to samo, przemieszczając 11 tysięcy żołnierzy do Kanady i rozmieszczając ich wzdłuż północnej granicy Stanów. Prezydent Lincoln wiedział, że był w kłopocie, więc udał się do sekretarza skarbu, Salomona Cheese w Nowym Jorku.
by złożyć wniosek o pożyczki konieczne do finansowania obrony Ameryki. Rothschildowie zorganizowali wojnę, by doprowadzić Unię do upadku i teraz nie mieli zamiaru jej ratować, więc poinstruowali amerykańskie banki, żeby oferowały pożyczki na 24-36%. Prezydent Lincoln odmówił, a byli tego pewni i wrócił do Waszyngtonu, gdzie wysłał popułkownika Dicka Taylora z Chicago, któremu zlecił rozwiązanie kwestii finansowania wojny. W czasie jednego spotkania prezydent Lincoln zapytał pułkownika Taylora, jakie ma propozycje odnośnie finansowania wojny. Pułkownik stwierdził: Lincoln, to jest łatwe. Niech Kongres uchwali akt autoryzujący wydrukowanie legalnego środka płatniczego i płać nimi swoim żołnierzom i dzięki nim wygrasz również wojnę. Prezydent zapytał Taylora, czy naród amerykański zaakceptuje te banknoty, na co pułkownik odpowiedział: Naród, czy każdy inny, nie będzie miał żadnego wyboru w tej sprawie, jeżeli będzie to legalny pieniądz. Będzie miał pełne poparcie rządu i będzie to tak dobry jak każdy inny pieniądz, bo Kongres ma takie prawo na mocy konstytucji. Umiera Isabel Rothschild. W 1862 roku prezydent Lincoln rozpoczyna drukowanie amerykańskiej waluty o wartości 450 milionów. Te banknoty drukowane są zielonym atramentem na odwrotnej stronie, by odróżnić je od innych banknotów w obiegu, i nazwane są greenbacks. Zielone są drukowane bez odsetek dla rządu federalnego i wykorzystywane do opłacania wojsk i dostaw wojskowych. Prezydent Lincoln będzie ostatnim prezydentem, który wydał bezdłużne banknoty amerykańskie i tak o tym powiedział: Rząd powinien tworzyć, wydawać i rozprowadzać walutę i kredyt potrzebny do zaspokojenia siły nabywczej rządu i siły nabywczej konsumentów. Przywilej tworzenia i wydawania pieniądza nie jest tylko największym przywilejem rządu, ale to jest największa okazja twórcza rządu. Poprzez przyjęcie tych zasad podatnicy oszczędzą ogromne sumy w odsetkach. Pieniądz przestanie być mistrzem i stanie się sługą ludzkości. Stwierdził również: Narodowi tej republiki daliśmy największe błogosławieństwo, jakie w ogóle otrzymali. Ich własny pieniądz papierowy do spłacania własnych długów. W tym samym roku londyński Times pokazuje, kto pociąga za sznurki, kiedy publikuje artykuł zawierający następujące oświadczenie: Gdyby ta złośliwa polityka finansowa, która miała swój początek w Republice Ameryki Północnej, miała się zakorzenić na stałe, to wtedy taki rząd będzie emitował własny pieniądz bez kosztów, będzie spłacał długi i będzie bez długów, będzie miał wszelkie pieniądze niezbędne do prowadzenia handlu, będzie prosperował bez precedensu w historii świata cywilizowanych rządów. Umysły i bogactwo wszystkich krajów trafią do Ameryki Północnej. Ten rząd musi zostać zniszczony, albo on zniszczy każdą monarchię na świecie. Wiele lat później pojawia się biuletyn Hazard skontrolowanego przez Rothschildów Banku Anglii i ujawnia dalsze informacje o powodzie konieczności zatrzymania greenbacks, bezdłużnego pieniądza Lincolna. Niewolnictwo może zostać zniesione siłą wojny i zniszczone. Z tego ja i moi europejscy przyjaciele jesteśmy zadowoleni, bo niewolnictwo jest tylko posiadaniem siły roboczej i niesieniem z nim troskę o robotników. Podczas gdy europejski plan prowadzony przez Anglię polegał na tym, że kapitał kontroluje siłę roboczą poprzez kontrolę płac. To można zrobić dzięki kontroli pieniądza. Wielki dług, jaki zobaczą kapitaliści, powstaje w wyniku wojny, musi być użyty jako środek do kontrolowania ilości pieniądza. Aby tak osiągnąć, obligacje muszą zostać wykorzystane jako podstawa bankowa. Teraz czekamy na sekretarza skarbu, aby przedstawił zalecenia Kongresowi. Nie pomoże pozwolenie, by zielony, jak jest nazywany, był w obiegu jako pieniądz przez dłuższy czas, bo nie możemy go kontrolować. 1863 rok. Prezydent Abraham Lincoln dowiaduje się, że car Rosji Aleksander II miał również kłopoty z Rothschildami, bo odmawiał ich ciągłym próbom ustanowienia banku centralnego w Rosji. Car udziela Lincolnowi niespodziewanej pomocy. Aleksander II wydaje rozkazy, że jeśli Anglia albo Francja interweniują w amerykańską wojnę domową i pomogą południowi, takie działania Rosja uzna za deklarację wojenną i stanie po stronie prezydenta Lincolna. Żeby pokazać, że podchodzi do tej sprawy bardzo poważnie, wysyła część floty Pacyfiku do portu San Francisco i część do portu w Nowym Jorku. Bank Rothschildów w Neapolu, Włochy, zostaje zamknięty po zjednoczeniu Niemiec. Rothschildowie wykorzystują jednego ze swoich ludzi w Ameryce, Johna Rockefellera, do zorganizowania biznesu ropy zwanego Standard Oil, który w końcu przejmie wszystkich swoich konkurentów.
W 1864 roku prezydent Lincoln zostaje ponownie wybrany 8 listopada i 21 pisze do przyjaciela: potęga pieniądza poluje na kraje w czasach pokoju i spiskuje przeciwko nim w czasach niedoli. Jest bardziej despotyczna niż monarchia, bardziej zuchwała niż autokracja, bardziej samolubna niż biurokracja. Rothschild August Belmont, teraz krajowy prezes Partii Demokratycznej w latach 1860-1872, popiera generała George'a McClernanda, nominata demokratów przeciwko prezydentowi Abrahamowi Lincolnowi w tegorocznych wyborach. Ku wielkiemu gniewowi Belmonta prezydent Lincoln wygrywa wybory. W 1865 roku w oświadczeniu dla Kongresu prezydent Abraham Lincoln twierdzi: mamy dwóch wielkich wrogów, armię południową z przodu i instytucje finansowe z tyłu. Spośród obu największym moim wrogiem jest ten z tyłu. 14 kwietnia, 41 dni od drugiej inauguracji, tylko 5 dni po poddaniu się generała Lee, generałowi Grantowi, prezydent Lincoln zostaje zastrzelony w Teatrze Forda przez Johna Botha. Później umrze na skutek ran niecałe 2 miesiące przed zakończeniem amerykańskiej wojny domowej. Ponad 70 lat później wnuczka Botha, Isola Forrester, ujawnia w swojej książce o dziadku ten jeden szalony czyn, że zmusił go do tego czynu potężne interesy w Europie i wbrew pogłoskom, że później zabił go amerykańskie władze, faktycznie uciekł do Europy i zmarł w Kalias w wieku 39 lat. Późniejsze oskarżenia, że międzynarodowi bankierzy odpowiadali za egzekucję prezydenta Lincolna, usłyszano w kanadyjskiej Izbie Gmin prawie 70 lat później, w 1934 roku. Człowiek, który ujawnił to, był kanadyjski adwokat Gerald McGeer. Zdobył dowody usunięte ze źródeł publicznych, przekazane mu przez agentów tajnych służb na procesie Johna Wilkesa Botha po jego rzekomej śmierci. McGeer oświadczył, że John Booth był najemnikiem pracującym dla międzynarodowych bankierów. O jego przemówieniu napisał Vancouver Sun 2 maja 1934 roku, w którym oświadczył: Abraham Lincoln, zamordowany wyzwodziciel niewolników, został zamordowany w wyniku machinacji grupy przedstawicieli międzynarodowych bankierów, którzy obawiali się ambicji prezydenta w kwestii kredytów. Była wtedy tylko jedna grupa na świecie, która miała powód żądania śmierci Lincolna. Byli to ludzie przeciwni programowi krajowej waluty, którzy zwalczali go przez cały okres wojny domowej z uwagi na jego zielone. Gerald McGeer stwierdził także, że egzekucja Lincolna nie była tylko dlatego, że międzynarodowi bankierzy chcieli oprzeć amerykańską walutę na złocie, które oczywiście kontrolowali. Chcieli oprzeć Amerykę na standardzie złota. To było sprzeczne z polityką zielonych prezydenta Lincolna, opartej całkowicie na dobrej wierze i kredycie Stanów Zjednoczonych. Artykuł w Vancouver Sun zacytował także następujące oświadczenie Geralda McGeera: byli to ludzie zainteresowani w ustanowieniu standardu złota i prawie bankierów do zarządzania walutą i kredytem każdego narodu na świecie. Pozbawiając się Lincolna, byli w stanie zrealizować ten plan i realizowali go w Stanach Zjednoczonych. W ciągu 8 lat od zabójstwa Lincolna w Stanach Zjednoczonych srebro zostało zdemonetyzowane i ustanowiony system standardu złota. Co ciekawe, było dużo spekulacji o tym, że Abraham Lincoln był faktycznie nieślubnym synem Springsa Rothschilda. Po krótkim okresie szkolenia w londyńskim banku Rothschildów, Jacob Shift Rothschild, urodzony we Frankfurcie, przybywa do Ameryki w wieku 18 lat z zadaniem i funduszem niezbędnym do wkupienia się tutaj w bank. Celem tego jest wykonanie następujących zadań. Pierwsze, zdobycie kontroli nad systemem pieniężnym Ameryki przez ustanowienie banku centralnego. Drugie, znalezienie odpowiednich osób, które za pewną cenę zechcą służyć jako pionki dla iluminatów i promowanie ich na wysokie stanowiska w rządzie federalnym, w Kongresie, w Sądzie Najwyższym i we wszystkich agencjach federalnych. Trzecie, wywołanie niesmaków w grupie mniejszości we wszystkich krajach, szczególnie wybierając białych i murzynów. Czwarte, zorganizowanie ruchu, by zniszczyć religię w Stanach Zjednoczonych, z chrześcijaństwem jako głównym celem. Nathaniel de Rothschild zostaje członkiem parlamentu Buckinghamshire. W 1866 roku umiera Henrietta Rothschild. W 1868 roku 15 listopada umiera Jacob James Mayer Rothschild. Wkrótce po zakupieniu jednej z czterech wspaniałych posiadłości we Francji jest ostatnim z synów Mayera Amschila Rothschilda. W 1869 roku na pogrzebie wielkiego rabina Simona ben Juda rabin Reichron wygłasza następujące oświadczenie:
Dzięki straszliwej potędze naszych międzynarodowych banków zmusiliśmy chrześcijan do licznych wojen. Wojny mają dla Żydów szczególną wartość, bo chrześcijanie wyżynają się wzajemnie i robią więcej miejsca dla nas Żydów. Wojny są żydowskimi żniwami. Na chrześcijańskich wojnach tuczą się żydowskie banki. Ponad 100 milionów chrześcijan usunięto z powierzchni ziemi dzięki wojnom, a to jeszcze nie koniec. 16 marca umiera Baby T. Rothschild. W 1870 roku umiera Nathaniel de Rothschild. W 1871 roku amerykański generał o nazwisku Albert Pike, wprowadzony do Illuminatów przez Giuseppe Manciniego, finalizuje swój plan trzech wojen światowych i różnych rewolucji na świecie. Z punktem kulminacyjnym wprowadzenia tego wielkiego spisku w końcowy etap. Jego szczegóły są następujące. Pierwsze. Pierwsza wojna światowa musi być wywołana w celu zniszczenia cara Rosji, jak w 1815 roku obiecał Nathan Meyer Rothschild. Car ma zostać zastąpiony komunizmem, który wykorzysta się do atakowania religii, głównie chrześcijaństwa. Różnice między imperiami brytyjskimi i niemieckim wykorzysta się do wywołania wojny. Drugie. Druga wojna światowa ma być wykorzystywana do wywołania kontrowersji między faszyzmem i politycznym syjonizmem poprzez opresję Żydów w Niemczech jako narzędzie do wywołania nienawiści przeciwko narodowi niemieckiemu. To jest opracowane dla zniszczenia faszyzmu, wykreowanego przez Rothschildów i zwiększenia potęgi politycznego syjonizmu. Ta wojna zaprojektowana jest w celu zwiększenia potęgi komunizmu do poziomu równego zjednoczonemu chrześcijaństwu. Trzecie. Trzecia wojna światowa będzie miała miejsce dzięki wywołaniu nienawiści do świata muzułmańskiego w celu ustawienia naprzeciwko siebie świata islamskiego i syjonistów politycznych. Kiedy ona będzie się toczyć, pozostałe kraje zostaną zmuszone do walki ze sobą do stanu wyniszczenia się psychicznego, fizycznego, duchowego i gospodarczego. 15 sierpnia Albert Pike pisze list do Giuseppe Manciniego, w którym stwierdza: rozpuścimy nihilistów i ateistów i sprowokujemy wielki kataklizm społeczny, który w całym swoim horrorze pokaże wyraźnie wszystkim narodom skutek absolutnego ateizmu, wywołanie zdziczenia i najbardziej krwawych zawirowań. Wtedy wszędzie ludzie zostaną zmuszeni do samoobrony przed światową mniejszością rewolucjonistów świata i eksterminują tych niszczycieli cywilizacji i tłum rozczarowanych chrześcijaństwem, który duch od tej chwili będzie pozbawiony kompasu i przywództwa i pragnąc ideału, ale nie wiedząc, gdzie ulokować swoje oddanie i adorację, otrzymają prawdziwe światło poprzez uniwersalne ujawnienie czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na widok publiczny. To ujawnienie spowoduje w rezultacie ogólny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa i ateizmu. Obydwa zwyciężone i zniszczone w tym samym czasie. Albert Pike w 1859 roku, wybrany na suwerennego wielkiego komandora szkockiego rytu masonerii południowej jurysdykcji, był najpotężniejszym masonem w Ameryce. To stanowisko zachowa przez 32 lata do śmierci w 1891 roku. W 1872 roku opublikował książkę Moralność i dogmaty starożytności i akceptowany szkocki ryt masonerii, której szczerze stwierdza: prawdziwe imię szatana według kabalistów jest odwrócone Jahwe, bo szatan nie jest czarnym bogiem, a zaprzeczeniem Boga. Dla wtajemniczonych to nie jest osoba, a siła stworzona dla dobra, ale która może służyć złu. Jest to instrument wolności i wolnej woli. Lucyfer, nosiciel światła, dziwne i tajemnicze imię dane duchowi ciemności. Lucyfer, syn poranka. Czy to ten, który nosi światło i swoimi nie do zniesienia wspaniałościami oślepia słabe, zmysłowe lub egoistyczne dusze? Nie wątpijcie w to. Ciekawe, w tej samej książce Pike podkreśla, że masoneria jest religią opartą na okultystycznej filozofii żydowskiej, znajdującej się w kabale. Przed śmiercią Giuseppe Manciniego w tym roku swoim następcą ustanawia innego rewolucyjnego lidera o nazwisku Adrian Lemi. To jego później zastąpią Lenin i Trocki, a potem Stalin. Te rewolucyjne działania wszystkich tych osób finansują Rothschildowie. W 1873 roku przynoszące straty kopalnie miedzi w Rio Tinto w Hiszpanii są zakupione przez grupę zagranicznych finansistów, łącznie z Rothschildami. Te kopalnie są największym źródłem miedzi w Europie. W 1875 roku, 1 stycznia, Jakob Schiff, teraz Dzień Salomona Leba, po poślubieniu jego córki Teresy, przejmuje kontrolę nad bankiem Can Lab Incorporation. Schiff finansuje Standard Oil Company, kryptożyda Johna Rockefellera, finansuje także Imperium Kolejowe Edwarda Harrimana i Imperium Stali Andrew Carnegiego. To wszystko za pieniądze Rothschildów. Następnie identyfikuje największych ówczesnych bankierów w Ameryce. Są to Morgan, który kontroluje Wall Street,
Drexel oraz Bilds z Filadelfii. Wszyscy pozostali finansiści, duży i mali, będą tańczyć do tego, co grają im te trzy banki. Następnie Schiff namawia europejskich Rothschildów, by ustanowili europejskie filie tych trzech dużych banków pod warunkiem, że Schiff, a zatem Rothschild, będzie szefem bankowości w Nowym Jorku, a więc w Ameryce. Rothschild & Sons przeprowadzają emisję akcji, by pozyskać kapitał na pierwszy projekt tunelu w kanale w celu połączenia Francji z Anglią. Rothschildowie potrzebowali kontrolę kanału sueskiego, żeby chronić ogromne interesy w regionie, więc Lonnie Rothschild instruuje żydowskiego premiera Benjamina Disraeli, by nabył akcję kanału sueskiego od Saida z Egiptu. Rothschildowie pożyczyli fundusze brytyjskiemu rządowi, żeby ułatwić ten zakup, ale nie chcieli dokonać zakupu sami, bo chcieli, by właścicielem był kontrolowany przez nich rząd, żeby korzystać z wojska tego rządu do jego ochrony. 1878 rok. Archibald Philip Primrose, 5 Earl of Rosebery, który zostanie brytyjskim premierem w 1894 roku, żeni się z Hannah de Rothschild, córką barona Mayera Rothschilda. Z tego małżeństwa pochodzi czwórka dzieci: Harry, Dalmeny, Neil, Lady Sibyl i Lady Margaret. 1879 rok. Umiera Raleigh de Rothschild. W 1880 roku agenci Rothschilda rozpoczynają zniecanie serii pogromów głównie w Rosji, ale również w Polsce, Bułgarii i Rumunii. Ich wynikiem jest 6 tysięcy Żydów, ucieczka około 2 milionów głównie do Nowego Jorku, jak również do Chicago, Filadelfii, Bostonu i Los Angeles. Ale niektórzy za pomocą pieniędzy Rothschilda zaczynają osiedlać się w Palestynie. Powodem wszczęcia tych pogromów było utworzenie dużej żydowskiej bazy w Ameryce, którzy po przybyciu zostaną poinstruowani, by zarejestrowali się jako wyborcy demokratów. Około 27 lat później to poskutkowało powstaniem ogromnej bazy demokratycznej w Stanach Zjednoczonych i wykorzystania jej do wyboru frontmenów dla Rothschildów, ludzi takich jak Woodrow Wilson, na prezydentów, aby realizowali cenę Rothschildów. W Ameryce John Swinton, ówczesny wybitny nowojorski dziennikarz, był honorowym gościem na bankiecie wydanym przez liderów jego rzemiosła. Ktoś, kto nie znał ani prasy, ani Swintona, wzniósł toast za niezależną prasę. Swinton oburzył swoich kolegów, odpowiadając: nie ma nic takiego w tej chwili w historii w Ameryce, jak niezależna prasa. Wy to wiecie, ja to wiem. Wśród was nie ma ani jednego, kto odważyłby się napisać uczciwą opinię. Gdyby to zrobił, wiedziałby wcześniej, że to nigdy nie ukaże się w druku. Mam płacone co tydzień. Za to bym własne szczere opinie trzymał z daleka od gazet, z którymi jestem związany. Inni z was mają płacone podobne wynagrodzenie za podobne rzeczy. I każdy z was, kto byłby na tyle lekkomyślny, by zamieścić uczciwe opinie, wylądowałby na ulicy, szukając innego zajęcia. Gdybym pozwolił sobie na opublikowanie w mojej gazecie własnej uczciwej opinii, 24 godziny straciłbym pracę. Zadaniem dziennikarzy jest niszczenie prawdy, jawne okłamywanie, demoralizowanie, oczernianie, płaszczenie się u stóp mamony i sprzedawanie swojego kraju i swojego narodu za codzienny chleb. Wy to wiecie, ja to wiem. I co za wariactwo jest to wznoszenie toastu za niezależną prasę. Jesteśmy narzędziami, wasalami bogatych zakulisowców. Jesteśmy pajacami, oni pociągają za sznurki, a my tańczymy. Nasze talenty, możliwości i życie są własnością innych ludzi. My jesteśmy intelektualnymi prostytutkami. 1881 rok. Prezydent James Garfield, 20. prezydent USA, na stanowisku tylko 100 dni, oświadcza w drugim tygodniu, zanim zostaje zabity: kto kontroluje podaż pieniądza w naszym kraju, jest absolutnym panem całego przemysłu i handlu. A kiedy zrozumiecie to, że cały system bardzo łatwo da się kontrolować, tak czy inaczej, kilku potężnym osobom na szczycie nie trzeba będzie wam mówić, jak powstają okresy inflacji i depresji. 13 marca w Petersburgu zostaje zamordowany car Rosji Aleksander II. Po kilku próbach zabójstwa rozpoczętych w 1866 roku, mniej niż rok od zwycięstwa prezydenta Lincolna w amerykańskiej wojnie domowej, rodzi się Maurice de Rothschild, syn Edmonda Jamesa Rothschilda. 1883 rok. Po wykopaniu 2000 metrów tunelu w kanale, rząd brytyjski wstrzymuje projekt, powołując się na to, że będzie stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa Brytanii. 1885 rok. Nathaniel Rothschild, syn Lionela de Rothschilda, zostaje pierwszym żydowskim parem i przyjmuje tytuł Lorda Rothschild. 1886 rok. Francuski bank Rothschildów otrzymuje pokaźne obszary rosyjskich pól naftowych,
i tworzy Caspian Black Sea Company, która szybko staje się drugim największym na świecie producentem ropy. 1887 rok. Edward Albert Sassoon, wnuk monopolisty opiumowego Rothschildu, Davida Sassoona, poślubia Caroline Rothschild, prawnuczkiem Jacoba Jamesa Mayera Rothschilda. Ojciec Caroline, Gustav, wraz z bratem Alfonsem przejmują francuską firmę Rothschildów po śmierci Jacoba, ich ojca. Rothschildowie finansują fuzję kopalni diamentów Kimberley w południowej Afryce. W końcu staną się największymi akcjonariuszami tej firmy i wydobywcami kamieni szlachetnych w Afryce i w Indiach. 1888 rok. Rodzi się Naomi Helfin, przyszła żona Maurisa de Rothschilda. 1891 rok. Lider brytyjskich lejbrzystów wygłasza następujące oświadczenia na temat Rothschildów. Ta wysysająca krew załoga była przyczyną niewypowiedzianych intryg i nędzy w Europie w obecnym stuleciu i swoje kolosalne bogactwo gromadziła głównie poprzez podżeganie do wojen między państwami, które nigdy nie powinny się kłócić. Zawsze, gdzie w Europie jest kłopot, pojawiają się pogłoski i ludzkie myśli łamią się ze strachu przed zmianą i nieszczęściem. Możesz być pewnym, że o haczykowatym nosie Rothschild zabawia się swoimi gierkami gdzieś w regionie niepokoju. Tak jak ten komentarz martwią Rothschildów i pod koniec XIX wieku zakupili agencję informacyjną Reuters, żeby mogli sprawować pełną kontrolę nad mediami. 1895 rok. Edmund James de Rothschild, najmłodszy syn Jacoba Jamesa Mayera Rothschilda, odwiedza Palestynę, by zobaczyć założone przez niego żydowskie kolonie w wyniku zorganizowanych przez Rothschilda pogromów w Rosji, Polsce, Bułgarii i Rumunii. Jest pod wrażeniem i obiecuje dostarczyć fundusze dla tych kolonii dla realizacji długoterminowego celu Rothschilda, utworzenia należącego do niego żydowskiego państwa. W 1897 roku Rothschildowie finansują kongres syjonistyczny w celu promowania syjonizmu. Przedstawia się go jako ruch polityczny dążący do bezpiecznej ojczyzny dla Żydów, ale faktycznie jest spiskiem mającym na celu doprowadzenie całego świata pod światowy rząd kierowany i kontrolowany przez Żydów, a zwłaszcza Rothschildów. Pierwsze spotkanie Kongresu Syjonistycznego ma odbyć się w Monachium, ale z uwagi na sprzeciw lokalnych Żydów musi zostać przeniesione do Bazylei, Szwajcarii i ma miejsce 29 sierpnia. Przewodniczący mu aszkenazyjski Żyd Theodor Herzl, który pisze w swoich dziennikach: istotnie jest, by cierpienia Żydów ulegały pogorszeniu. To pomoże w realizacji naszych planów. Mamy wspaniały pomysł. Antysemitów nakłonią do likwidacji żydowskiego bogactwa. W ten sposób antysemici pomogą nam w tym, że nasilą prześladowania i opresję Żydów. Antysemici będą naszymi najlepszymi przyjaciółmi. Herzl zostaje wybrany na przewodniczącego organizacji syjonistycznej, która przyjmuje czerwony hesagram Rothschilda jako syjonistyczną flagę, który 51 lat później wyląduje na fladze Izraela. Na tej konferencji Chaim Weizmann, który stanie się jej szefem, oświadcza: nie ma żadnych angielskich, francuskich, niemieckich czy amerykańskich Żydów, a są tylko Żydzi mieszkający w Anglii, Francji, Niemczech czy w Ameryce. Edward Henry Harriman zostaje dyrektorem kolei Union Pacific i przejmuje kontrolę nad południową koleją. Wszystko to finansują Rothschildowie. W 1898 roku na Światowym Kongresie Syjonistycznym w Lipcu Max Mandelstam składa następujące oświadczenie: Żydzi zdecydowanie odrzucają ideę fuzji z innymi narodowościami i trzymają się mocno ich historycznej nadziei na światowe imperium. Papież Leon XIII tak wypowiada się na temat lichwy, naliczania odsetek na pieniądz. Z jednej strony istnieje grupa, która posiada władzę, bo posiada bogactwo, która ma w swoim uścisku całą siłę roboczą i cały handel, która manipuluje dla własnych korzyści i własnych celów wszystkimi źródłami dostaw i która jest silnie reprezentowana w radach samego państwa. Z drugiej strony są potrzebujące i bezsilne tłumy, obolałe i cierpiące. Drapieżna lichwa, która choć nieraz potępiona przez Kościół, jest jednak w innej formie, ale z tym samym poczuciem winy wciąż praktykowana przez chciwych i drapieżnych ludzi. Także mała liczba bardzo bogatych ludzi była w stanie nałożyć na masę biednych jarzmo trochę lepsze niż samo niewolnictwo. Umiera Ferdinand de Rothschild. 1899 rok. Ze względu na odkrycie znacznie rosnącej ilości bogactwa w złocie i w diamentach w Afryce Południowej poprzez agentów Lorda Alfreda Milnera i Rhodesa, Rothschildowie wysłali tam 400 tysięcy brytyjskich żołnierzy do walki z wrogiem składających się z 30 tysięcy boeryjskich farmerów z karabinami, którzy nie chcieli opuścić swojej ziemi. To w czasie tej tak zwanej wojny wymyślono obóz koncentracyjny, kiedy Brytyjczycy aresztowali każdego sympatyzującego z Boerami, łącznie z kobietami i z dziećmi, umieścili ich w sanitarnych opanowanych przez pomór obozach.
Brytyjska armia rozszyldów wygrywa tę wojnę i zdobywa dla siebie ogromne bogactwo w złocie i diamentach. W przemówieniu wygłoszonym 30 października 1937 roku admirał Henry Hamilton Beamish tak wypowiedział się o wojnie boeryjskiej. Wojna boerska miała miejsce 37 lat temu. Boer znaczy farmer. Wielu krytykowało wielką potęgę, taką jak Brytania, za próbę zniszczenia Boerów. Po przeprowadzeniu śledztwa dowiedziałem się, że wszystkie kopalnie złota i diamentów w Afryce Południowej należały do Żydów. Że Rothschild kontrolował złoto, Samuel, srebro, Baum, inne kopalnie, a Moses, metale nieszlachetne. Wszystko, czego ci ludzie dotkną, niechybnie skażają. Obecny prezydent Republiki Transwalu w Afryce Południowej, Johannes Kruger, tak powie w tym roku na temat jedynego sposobu przywrócenia pokoju w Afryce Południowej. Gdyby to można było sobie wyobrazić, całkowite wyrzucenie monopolisty Żyda z tego kraju, nie wywołując wojny z Wielką Brytanią, to problem trwałego pokoju zostałby rozwiązany. 1901 rok. Żydzi z ustanowionych przez Edmonda Jamesa Rothschilda kolonii w Palestynie wysyłają do niego delegację, która mówi: jeśli chcesz ratować żydowską osadę, najpierw zabierz z niej swoje ręce i choć raz pozwól osadnikom naprawić dla siebie to, co wymaga naprawienia. Edmond de Rothschild nie jest zadowolony z tego i mówi do niej: to ja utworzyłem żydowską osadę, tylko ja. Dlatego nikt, ani osadnicy, ani organizacje nie mają prawa ingerować w moje plany. Zostaje zamknięty bank Rothschildów we Frankfurcie, bo nie ma męskiego potomka Rothschildów, który przejąłby ten spadek. Rodzi się Philippe de Rothschild. Na 6. kongresie sionistycznym Bazylei, Szwajcaria, toczy się dyskusja o brytyjskiej propozycji przekazania Ugandy jako terenu na przyszłe sionistyczne państwo. Uczestniczący w nim Żydzi narzekają, że chcą Palestynę i wtedy nagle Max Nordau wygłasza następujące szokujące oświadczenie o tym, jak Żydzi dostaną Palestynę dzięki procesowi pomostowemu, który zostanie dokładnie zrealizowany ponad 15 lat później. Oto co powiedział. Pozwólcie mi powiedzieć następujące słowa, tak jakby pokazywał wam szczeble drabiny prowadzącej do samej góry. Hertz, kongres sionistyczny, angielska oferta Ugandy, przyszła wojna światowa, konferencja pokojowa, kiedy z pomocą Anglii powstanie wolna i żydowska Palestyna. 1905 rok. Grupa popieranych przez Rothschilda sionistycznych Żydów pod przywództwem Georgi Apollonowicza Gapona próbuje obalić cara Rosji w komunistycznym zamachu. Nie udaje się i zmuszeni uciekać z Rosji otrzymują schronienie w Niemczech. Wydana w tym roku Encyklopedia Żydowska, tom 2, strona 497, tak pisze na temat kontroli kościoła katolickiego. To jest w pewnym stopniu ciekawa kontynuacja próby ustanowienia katolickiego konkurenta Rothschildów. Obecnie to oni są strażnikami papieskiego skarbu. 1906 rok. Rothschildowie oświadczają, że z powodu wzrastającej niestabilności w regionie i wzrastającej konkurencji ze strony należącego do Rockefellerów, Standard Oil postanawiają sprzedać swoją Caspian i Black Sea Petroleum Corporation, Royal Dutch i Shell. Jest to kolejny przykład próby ukrycia przez Rothschildów własnego bogactwa, które faktycznie konsolidują. 1907 rok. Rothschild, Jakub Schiff, szef Kahn, Loeb i Corporation w przemówieniu wygłoszonym w nowojorskiej izbie handlowej ostrzega: jeśli nie będziemy mieć banku centralnego z odpowiednią kontrolą środków kredytowych, kraj ten przejdzie najpoważniejszą i dalekosiężną panikę pieniężną w swojej historii. I nagle Ameryka znajduje się w kolejnym kryzysie finansowym, znanym jako Panika 1907, który zdziesiątkuje życie milionów Amerykanów. 1909 rok. Jakub Schiff zakłada NAACP na rzecz Stowarzyszenia Kolorowych. Jej celem jest podburzenie Murzynów do rozruchów, grabieży i innych form niepokoju, by wywołać rozłam między białą i czarną społecznością. Żydowski historyk Howard Sachar tak twierdzi w książce Historia Żydów w Ameryce. W 1914 roku profesor Joel Spingarn został przewodniczącym NAACP. Do zarządu zwerbował takich Żydów jak Jakob Schiff, Jakob Billkopf i rabin Stefan Weiss. Innymi współzałożycielami byli aszkenazyjscy Żydzi Julius Rosenthal, Lilian Waldland, rabin Emil Gehirscht. Dopiero 60 lat później, pod koniec lat 1970, NAACP mianuje pierwszego czarnego przewodniczącego, nazwisko Benjamin Hooks. Co ciekawe, żydowski Talmud jest proponentem rasistowskiego mitu, o którym były pracownik Centrum Szymona Wazenthala, Harold Bergman,
napisał w pracy doktorskiej zatytułowanej Zloty i upadki konfliktu. Historia stosunków murzyńsko-żydowskich w latach 1900. Nie ma żadnych wątpliwości, że Talmud babiloński był pierwszym źródłem do przeczytania negrofobicznej treści epizodu poprzez podkreślenie braterskiego przywiązania Ham z Kuszem. Ale ważniejsza wersja mitu genialnie wiąże się z początkiem czarności i innymi prawdziwymi i wyimaginowanymi cechami negroidalnymi, samym przekleństwem Noego. Zgodnie z nim oburzony ojciec powiedział do Hama: ponieważ wykorzystałeś mnie w ciemności nocy, twoje dzieci będą rodzić się czarne i brzydkie, bo przekręciłeś głowę, by sprawić mi wstyd. Będą miały kręcone włosy i czarne oczy, bo twoje usta kpiły z mojej nagości. Ich napuchną, a ponieważ zlekceważyłeś moją nagość, one będą chodzić nago, z ich haniebnie wydłużonymi męskimi członkami, odsłoniętymi, by wszyscy je widzieli. Maurice de Rothschild po ślubie aszkenazijską Żydówkę Naomi Helfin. W 1911 roku Warner Sombrat w książce Żydzi a nowoczesny kapitalizm stwierdził, że od 1820 roku był to wiek Rothschilda i zakończył, że jest tylko jedna potęga w Europie i jest nią Rothschild. Stwierdził również, że żydowski wpływ uczynił Stany Zjednoczone takimi, jakie są, amerykańskie, bo to, co my nazywamy amerykanizmem, to nic innego, jeśli można tak powiedzieć, niż destylowany duch żydowski. Nowoczesny kapitalizm jest niczym więcej, ani mniej, niż wyrazem żydowskiego ducha. Kapitalizm narodził się z pożyczki pieniędzy. Pożyczanie pieniędzy zawiera pierwotną ideę kapitalizmu. Zajrzyjcie na stronę Talmudu i dowiecie się, że z pożyczania pieniędzy Żydzi zrobili sztukę. Uczono ich wcześniej, by szczęścia szukali ich w posiadaniu pieniędzy. Oni zagłębili wszystkie tajemnice, które kryją się w pieniądzu. Stali się panami pieniądza i panami świata. 1912 rok. W grudniowym numerze czasopisma True George Conray, który mówił o Jakobie Schiff. Pan Schiff jest szefem wielkiego prywatnego banku Kant Lob Incorporation, reprezentującego interesy Rothschildów po tej stronie Atlantyku. Nazwano go strategiem finansowym i od lat był ministrem finansów wielkiej, bezosobowej potęgi znanej jako Standard Oil. Szedł ręka w rękę z Harminami, Gouldami i Rockefellerami we wszystkich ich przedsięwzięciach kolejowych i stał się dominującą siłą kolejową i finansową potęgą Ameryki. 1913 rok, 4 marca, Woodrow Wilson zostaje wybrany na 28. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wkrótce po inauguracji składa mu wizytę w Białym Domu aszkenazyjski Żyd Samuel Untermyer z kancelarii adwokackiej Guggenheima. Untermyer i Marshall, który usiłuje go szantażować o kwotę 40 tysięcy w związku z aferą Wilsona z żoną kolegi profesora, kiedy był profesorem na Princeton University. Prezydent Wilson nie ma pieniędzy, więc Untermyer na ochotnika chce mu wyłożyć 40 tysięcy z własnej kieszeni dla kobiety, z którą Wilson miał aferę. Pod warunkiem, że Wilson obieca mianować na pierwszy wakat w Sądzie Najwyższym USA nominata rekomendowanego mu przez Untermyera, Wilson wyraża zgodę. 31 marca umiera J.P. Morgan, rzekomy właściciel imperium bankowego J.P. Morgan. Uważany jest za najbogatszego człowieka Ameryki, ale okaże się, że posiadał jedynie 19% firmy J.P. Morgan. Pozostałe 81% należało do Rothschildów. Jacob Schiff zakłada Anti-Defamation League jako filię Bennett Byrd w Stanach Zjednoczonych. Organizacja ta jest utworzona w celu identyfikowania jako antysemitę każdego, kto kwestionuje bezprawne działania elity Żydów czy globalnego spistku Rothschilda i przeciwko rasie żydowskiej jako całość. Dość dziwne, że w tym samym roku ustanawiają także ostatni obecnie istniejący Bank Centralny Ameryki, Rezerwę Federalną. W celu zdobycia wsparcia opinii publicznej otwarcie oświadczają, że tylko bank centralny jest w stanie powstrzymać inflację i kryzysy, kiedy faktycznie zdaniem centralnego banku jest manipulacja podażą pieniądza po to, by je wywołać. Po uchwaleniu aktu o Rezerwie Federalnej 23 grudnia kongresmen Charles Lindbergh oświadcza: akt ustanawia największy bank na świecie. Kiedy prezydent go podpisze, zostanie zlegalizowany niewidzialny rząd potęgi pieniądza. Największa zbrodnia wieków dokonywana jest przez tę uchwałę o banku i walucie. Warto zauważyć, że Federalna Rezerwa jest prywatną firmą, nie jest ani federalna, ani nie ma żadnych rezerw. Jej konserwatywnie szacowane zyski szacuje się na 110 miliardów rocznie, a Rezerwa Federalna nigdy w historii nie opublikowała swoich bilansów.
Pewne ostatnie dowody pokazały, kto naprawdę jest właścicielem rezerwy federalnej. Są nim następujące banki: Rothschild Bank, Londyn, Warburg Bank, Hamburg, Rothschild Bank, Berlin, Lehman Brothers, Nowy Jork, Lazer Brothers, Paryż, Canleb Bank, Nowy Jork, Israel Moses Safe Bank, Włochy, Goldman Sachs, Nowy Jork, Warburg, Amsterdam, Chief Manhattan Bank, Nowy Jork. Każdy z tych banków należy do Rothschildów. 1914 rok, początek I wojny światowej. W tej wojnie niemieccy Rothschildowie udzielają pożyczek Niemcom, Brytyjczykom, Francuzom. Co więcej, Rothschildowie kontrolują 3 europejskie agencje informacyjne: Wolf w Niemczech, Reuters w Anglii i Havas we Francji. Rothschildowie używają Wolf do manipulacji Niemcami, podburzają do wojny. To wtedy media rzadko piszą o Rothschildach, bo są ich własnością. W 1915 roku islamski otomański rząd Turcji zostaje obalony przez masońskich komunistów żydowskich, którzy oszukańczo nazywali się Młodymi Turkami. Rezultatem tego jest kierowane przez Żydów ludobójstwo 2 milionów chrześcijańskich Ormian. Wielu z nich torturowano i odcinano głowy. Zdaniem brytyjskiego konsula było to tak wiele odciętych głów, że gdyby ułożyć je obok siebie, można by zbudować na nich autostradę. W wyniku tej rewolucji do dyktatorskiej władzy dochodzi człowiek znany jako Mustafa Kamel Atatürk, alkoholik i kryptożyd. 1916 rok, 4 czerwca, aszkenazyjski Żyd Louis Brandeis zostaje mianowany przez prezydenta Wilsona do Sądu Najwyższego USA. Zgodnie z zawartym 3 lata wcześniej porozumieniem w sprawie zaszantażowanego haraczu dla Samuela Antermayera. Sędzia Brandeis jest także wybrany w 1914 roku liderem Komitetu Wykonawczego do spraw syjonistycznych. Połowa I wojny światowej, Niemcy wygrywają wojnę, bo dostawali większe fundusze od Rothschildów niż Francja, Włochy i Anglia, po prostu dlatego, że Rothschildowie nie chcieli wspierać cara Rosji, a Rosja oczywiście była po tej samej stronie jak Francja, Włochy i Anglia. I wtedy ma miejsce istotne wydarzenie. 12 grudnia Niemcy, mimo że wygrywali wojnę i żaden obcy żołnierz nie postawił stopy na ich ziemi, proponują Brytanii rozejm bez żądania żadnych odszkodowań. Rothschildowie chcą się upewnić, że Brytyjczycy nie przyjmą propozycji, bo mieli jeszcze kilka sztuczek w rękawie, co do powodu, dla którego wszczęli tę wojnę. Tak więc, kiedy Brytyjczycy rozważą ofertę Niemiec, agent Rothschilda, Louis Brandeis, wysyła z Ameryki do Brytanii delegację syjonistów, aby obiecali, że wprowadzą Amerykę do wojny po stronie Brytanii pod warunkiem, że Brytyjczycy zgodzą się przekazać Palestynę Rothschildom. Rothschildowie chcieli dla ochrony wielkich interesów, jakie mieli na wschodzie. Chcieli także mieć własne państwo na tym obszarze razem z własnym wojskiem, które mogliby wykorzystywać jako agresora wobec każdego kraju zagrażającego im interesom. Brytyjczycy w końcu zgadzają się na ten układ o Palestynie i syjoniści w Londynie kontaktują się ze swoimi odpowiednikami w Ameryce i informują ich o tym fakcie. Nagle wszystkie główne dzienniki w Ameryce, które do tej chwili były proniemieckie, głosiły propagandę, żeby manipulować amerykańską opinią publiczną przeciwko Niemcom. Na przykład niemieccy żołnierze mordują pielęgniarki z Czerwonego Krzyża. Niemieccy żołnierze odcinają ręce niemowląt. Ciekawe jest to, że Woodrow Wilson zostaje ponownie wybrany na prezydenta. Jego slogan wyborczy brzmi: wybierzcie jeszcze raz człowieka, który będzie trzymał wszystkich synów z dala od wojny. 1917 rok. Z powodu niemieckiej propozycji pokojowej rothschildowska machina wojenna w Ameryce pracuje pełną parą, głosząc antyniemiecką propagandę we wszystkich amerykańskich mediach. Co prowadzi do tego, że prezydent Wilson, zgodnie z instrukcjami żydowsko-amerykańskiego sędziego Sądu Najwyższego, Louisa Brandeisa, wycofuje się ze swojej obietnicy wobec elektoratu i 6 kwietnia wciąga Amerykę do I wojny światowej. Zgodnie z obietnicą złożoną Brytyjczykom przez Rothschilda, prowadzenie do wojny Ameryki decyduje, iż powinni mieć coś na piśmie od Brytyjczyków, by pokazać, że dotrzymują swojej części umowy. Dlatego brytyjski minister spraw zagranicznych Arthur Balfour, Żyd, pisze list powszechnie znany jako Deklaracja Balfoura. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2 listopada 1917 roku. Szanowny panie Rothschild, w imieniu rządu Jego Królewskiej Mości z przyjemnością przekazuję panu następującą deklarację sympatii z dążeniami żydowskich syjonistów, jaka została przedstawiona i przyjęta przez gabinet. Rząd Jego Królewskiej Mości przychylnie zapatruje się na ustanowienie w Palestynie Narodowego Domu dla Narodu Żydowskiego
i dołoży wszelkich starań, aby umożliwić osiągnięcie tego celu. Przy czym jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że nie uczyni on nic, co mogłoby zaszkodzić obywatelskim czy religijnym prawom istniejącym w Palestynie, społeczności nieżydowskich oraz prawom i statusowi politycznemu, z jakich Żydzi korzystają w każdym innym kraju. Byłbym wdzięczny, gdyby zechciał pan zapoznać się z tą deklaracją Federacji Cyjonistów. Arthur James Balfour. Kontrolowanym przez siebie żydowskim bolszewikom rozszydowie nakazują dokonania egzekucji na carze Mikołaju II i jego całej rodzinie. W Rosji, mimo że car abdykował już 2 marca, ma to na celu przejęcie kontroli kraju i przeprowadzenie aktu zemsty, zablokowanie przez cara Aleksandra I planu i światowego rządu w 1918 roku na Kongresie Wiedeńskim i zastanięcie po stronie prezydenta Abrahama Lincolna w 1864 roku przez cara Aleksandra II. Dla nich niezmiernie ważne jest wymordowanie całej rodziny, łącznie z kobietami i dziećmi, żeby spełnić obietnicę złożoną przez Natana Meyera z Schilda w 1815 roku. Ten czyn jest pokazem reszcie świata, rozwiązania siłowego i przekory Żydów. Amerykański kongresmen Oscar Calloway informuje kongres, że J.P. Morgan jest frontem dla Rothschilda i przejmie kontrolę amerykańskiego przemysłu medialnego. Oświadcza, w marcu 1915 roku interesy J.P. Morgan, stal przemysł stoczniowy i produkcja prochu oraz ich organizacje podległe zebrały 12 mężczyzn na wysokich stanowiskach w świecie gazet i zatrudnili ich po to, by wybrali najbardziej wpływowe dzienniki w Ameryce i wystarczającą ich liczbę, by sprawować ogólną kontrolę polityki codziennej prasy. Okazało się, że konieczne było zakupienie kontroli tylko nad 25 największymi dziennikami. Zawarto porozumienie. Zakupiono politykę dzienników opłacaną co miesiąc. Zainstalowano redaktora w każdym z nich, by odpowiednio nadzorował i redagował informacje na temat przygotowania, militaryzmu, polityki finansowej i innych spraw o charakterze krajowym i międzynarodowym, uważanych za istotne dla nabywców. Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nas wspomóc, odwiedzając sklep partnerski Killuminati Wear, który oferuje odzież, literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy, Killuminati Team.